Dzień dobry, witam was w kolejnym odcinku Minecraft Ale, czyli w serii challenge'y, które są popularne, więc proszę nie piszcie mi, że ukradłem z Ameryki, okej, bo to jest po prostu challenge, to może robić każdy, to nie jest tak, że ten... Ale ja taki film widziałem w Stanach Zjednoczonych... Bo o to chodzi, bo to jest challenge, to każdy powinien robić! Nie zrzucaj mnie! Chciałem was poprosić, byście zrobili łapkę w górę, jeżeli chcecie więcej takich challenge'y, piszcie swoje propozycje takie challenge'e, co? Chodź do mnie, tepnij się. Co, dobra, już trzeba sobie zmienię kamerkę i idę zobaczyć co. Zostawcie lajka, albo zabiję tego misia! On przeżył. Dobiję go, zostawcie lajka, teraz! O nie! Like. Nie, o nie, dobra, to wiecie przeżył, co... Przeżył, łapka w górę. To dlatego, że zawiesił łapki w górę, dokładnie. Dzisiaj będziemy próbować przeżyć na takiej małej wysepce. Ja wam pokażę, jak to wygląda. O, znaczy mała. No to jest ogólnie niby Minecraftowy świat, gdyby był planetą, a że Minecraft jest kwadratowy, to planeta też jest kwadratowa. No i będzie nas atakował deszcz TNT. Z każdymi 30 sekundami będzie coraz trudniej. Będzie coraz więcej tych TNT. Na początku będzie mało, więc... myślę, że możemy zacząć. Tak? Możemy? No tak. Jasno. Dobra, to wpisuję ukośnik start TNT. TNT będzie spadać, co? Tak, będzie spadać TNT. Na pasku expa, czyli tutaj na dole mamy odliczanie do kolejnego spadu. Ja mam pomysła, dealer. Na początku weźmy tutaj w ogóle, popatrz, bo to jest jakaś mapa do grania sobie survivala. Weźmy wszystkie jakieś itemy potrzebne. Ewentualnie, stary, dawaj, jakieś zwierzęta zabijemy, bo jak przyjdzie... Ale one zginą same. Jak stary zaraz zacznie spadać TNT, no to może zabić nam wszystkie te zwierzęta. No. Patrz. No. Nie, dobra, okej. Co ty robisz, stary? Nie rób tak. Spada TNT, uwaga, na razie spadły tylko dwa. Dwa TNT, okay. Ty się boisz, dziecko drogi. Nie, nie, że się boję, Jezu, ale stary, z każdym spadem będzie spać coraz więcej. Za moich czasów to młodzież grała w Minecrafta i nie bała się TNT, a bawiła się. Okej, okay. Chodź, dealer, chodź, rozeznajmy się po mapie. Uwaga, czekaj, TNT, teraz już spadły 4, więc będzie ich spadać po prostu cały czas coraz więcej. Ty tu jakiś lapis znalazłeś. 4 zębów, 4 zęby masz, to co, dużo czy mało? No, nie mam 4 zębów, mam trochę więcej zębów, dealer, nie chcę cię martwić. Nie pokażę ząbków do kamerki. Nie pokażę ząbków do kamerki. O, doktor, znalazłem dom! Mam diaksy. Jaki dom znalazłeś? Patrz! Jak się znalazłem? Ej, i zombiaka też, jak widzę. Czekaj, pomogę ci z nim trochę. To zabijecie, moje jak są. Pyk, pyk. Ej, ała! Ej, nie bij mnie, nie będziecie ich kradł. Spokojnie, dealer. Cały czas myślałeś, że to TNT będzie największe twoje Ej, drogi. Ja słyszałem, znowu TNT spadło i już słyszałem gdzieś tutaj buchło. A nie wiem, ja się troszkę może wychylę. Aha, bo tu jest wyjście w ogóle, co? Ty się boisz TNT, a ty nie wiesz, kto jest twoim największym wrogiem na tym świecie. A no podejrzewam, że ty, bo ty w sumie zawsze mnie sabotujesz. I tym razem nie bij, mam mało życia. No dobra. A mamy 6 sekund, 5 do kolejnego spadu. Teraz się przypatrzmy, ile tych TNT spada. Zaraz będą wypełniały całą mapę. Okej, teraz już więcej tych TNT spadło. O nie, o nie! Dobra, teraz... O, dealer, żyjesz? No, akurat to miałeś tak farta. Jest, żyje, miałeś totalnego farta, stary. Ty w ogóle się nie patrzysz do góry. Ty wiesz, gdzie jest odliczanie, chociaż do spadu TNT? Tak, w mojej głowie, wszystko mam w głowie. Jest 10 sekund jakieś. Okej, no to źle trafiłeś. Co, wbiłem to cave'u? Powoli trzeba będzie się przyjrzeć jakiejś dolny... Ty spadaj, to mój cave. Dobra, spoko, wychodzę. Ale, czekaj, dobra, tutaj będę bezpieczny. A troszeczkę już przycięło przy tym wybuchu. Dostałem pytanie, komentarz dostałem. No, jaki dostałeś komentarz? Czemu Darkness na odcinkach dealera zachowuje się jak debil, a dealer... Nieprawda, serio, dostaję takie komentarze. Zachowuje się jak debil, serio, mój komentarz. Że co? Czemu się Darkness zachowujesz na moich odcinkach jak debil? Nie zachowuj się jak debil. Ty ze mnie robisz debila. Yes. No. Jakie oskarżenia. No, trochę tak jest. Przyszedłem się, tak jesteś. Dobra, Ca to Darkness, TNT cały czas spada. Darkness, no kurde, Darkness, czemu nie było ciebie w cave'ie? Oho, tutaj już się... A co, no zginąłeś? Darkness, no, skrzynki. No właśnie, widzę, czekaj, spróbuję, ale albo super, nie. Znaczy, nie wiem, być, bo ten pająk się na mnie patrzy, ale jakimś takim zamiarem, nie wiem, czy on chce mnie zaatakować, czy przytulić. No, wezmę te itemy. Okej, wziąłem. Niech spada ten pan. Jest git. 5 sekund. Ej, tutaj już mamy dziurę. No, tu już mamy dziurę. Dobra, nie ma a co? Spadł, ej, TNT to spada. O nie.
nie spadłem. O nie, trzeba iść głębiej, stary, trzeba iść głębiej. O, no, no właśnie o tym mówiłem. Zobaczmy, jak jest na zewnątrz po chwili wybuchania. Nie, no na razie się jeszcze trzyma tutaj wszystko. Co jest? Możesz przestać umierać cały czas, dealer? Zero injury tutaj postawiłeś. Najgłupszy pomysł, jaki widziałem, ja stąd wychodzę. O nie, 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 ja stąd wychodzę. To, no, ty mnie pijesz. Sabotażysto skończony. O nie, uwaga, stary, bo teraz już naprawdę dużo tych TNT spada i zaraz będą... Właśnie o tym mówiłem, właśnie dealer wybuchnął. Co ten pająk robi? O co mu chodzi, stary? Jakiś pająk się zepsuł. Makarena. Może powinniśmy spróbować wybudować jakiś domek? Doknes, chcę przejść przez Cave'a, pomóż mi! Ale czemu chcesz przez niego przejść? Co on ci podaj takiego zrobił? Podaj mi mapie, że przejdziesz Cave'a! Okej, okay, a masz może miecz? O, nie, ła! Miecz? Zatruł mnie, kurczę! Nie, 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 a ty masz miecz? O nie, TNT, jest... tutaj będzie TNT, dobra, wszędzie wszystko wybucha, ale spokojnie, ja sobie jakoś radzę. No nie wiem, może się liczyć śmierci, ja ogólnie, nie bij mnie, nie bij mnie, nie bij mnie, mam półtorej serca. To tak więcej niż przyjedna osoba. No. A, o, nie, nie, nie. Portal do Endu! Portal do Endu znalazłeś? Tak. Ej, faktycznie, to jest portal do Endu. Ale potrzebujemy chyba Ender Eye. Ty, a może ucieknijmy stąd Endem? Ale to by było dobre. To jest nasza jedyna szansa, żeby uciec z Endem. Trzeba, o nie, uwaga, uwaga, TNT nadlatują. Trzeba gdzieś tak stanąć, gdzie nie będzie ja TNT dookoła. No to bezpieczny se możesz być, tylko ja ci chcę tylko nadmienić, że no zaraz tych TNT będzie więcej i siłą rzeczy ta mapa też będzie teraz mniejsza. I wywercie całkowicie zniknie. Żadna mapa się nie zmniejsza. Okej. Okay. A skąd ty masz tą jedną perłę? Ona już tutaj była włożona? Znaczy te dwie? Nie, ja jestem zdolny. Okej, okay, tylko nie cheatuj, dealer. Nie cheatuję. Od razu chodź, stary, ja mam pomysła. Dawaj, może w międzyczasie się przyjdziemy tutaj. O, chodź tu do mnie. Chodź. Gdzie? Wyjdź na zewnątrz. Ale nie albo znaczy, ja nie wiem, czy to jest dobry pomysł w sumie teraz. No nie, ja się chowam. O, no, no nie, czekaj, ja też tak próbuję teraz stanąć, żeby mnie nie złapało to TNT. Gdzie ono jest? Nie wiem. O, zginąłem. Ale żeś się schował, super dealer, fantastycznie. Jeszcze ani razu nie zginąłem, więc zostawcie łapkę w górę, jestem kozakiem. Fantastycznie. Chodź teraz tutaj do mnie, tu jestem, tu. Myślę, że panda tu. Tu. A ty jesteś dobra. Pandastyczny? Nie, stary. Klaudusiek jest pandastyczna. Czemu? Bo sprzedaje koszulki ze wzorami pandy. No nie, czemu? Ja chciałem. No, trochę zepsuła wzór, no ale trudno. Chodź, schodzimy tam sobie. Ej, dobre, ej, doktor, ja też będę sprzedawać, tylko będę mieć koszulki z napisem pandastyczne. Okej. Okej. Okay. Kupujcie moje koszulki fantastyczne. Doktor, co tam znalazłeś? TNT mnie nie zabije, TNT mnie nie groźne. Pyk. Serio sobie wziąłeś tego armora? No co mam to by dać? O nie, czaj, gdzie to TNT spadło? Ja cię nawet nie lubię, Doktor. O, super. O nie! Zginąłem! Z moimi itemami wszystkimi! Było o nie! Dobra, biedny, trzeba zbierać jak najszybciej drewno, jakiekolwiek zostało, bo zaraz będzie naprawdę problem. I za chwilę to będzie w ogóle niegrywalne. Jakby, nie, no... Dla mnie jest fajnie niż na początku. No tak, no bo wiadomo, że gra się cały czas rozkręca, dealer, ale ja się boję, jak teraz już tak tempo się przyspieszyło, to co będzie pod koniec odcinka? Bo notabene to... No myślę, że będzie więcej... Minęło kilka minut. Ci to interesuje. Co? Będzie więcej TNT niż mnie. Ej, czy gdzie się teraz powinien schować? O nie! O nie! Teraz, według mnie ja mam najlepszą kryjówkę. Jeżeli mi TNT zabije, to przynajmniej... Zaraz, gdzie jest TNT? O nie! O nie! Przeżyję to? Przeżyłem! 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 A, uwaga, ja się palę, bo do lada. Już. Dobra, ja wbijam tam z powrotem na ten biom pustynny. Chodź tędy do chyba miejsca. Dam radę. O, moje itemy, idealnie! Nice! Najsej bym nawet powiedział, ale nie. My gramy na Bedwarsach? To nie są Bedwars. Okej, bo szkło jest odporne na TNT w Bedwarsach. Okej, to dobrze, że chociaż tyle wiesz. Ja się może tutaj spróbuję wkopać. Czyli zobaczysz jak tam... Dobra, tutaj mi żadne TNT nie jest groźne. Jak ty tam poszedłeś na bok w ogóle? Jak ty nie to? Nie powiem ci. Mama parkiera walnąłeś. Ja widzę już te ślady po tobie pozostawione. Pyk, pyk. Ty jesteś smrodek. Ja idę na niższe piętro. Okej, ta lawa tutaj była naprawdę nieciekawa. Perspektywa zgnięcia w niej nie była fajna. 10 sekund, dobra, na razie się chyba zdążę wykopać. Ewentualnie jak stanę tutaj, w tym miejscu, to teoretycznie tutaj nie powinno mi się nic stać przez długi czas, no, ale chciałbym znaleźć tylko, te... Tylko w głąb trzeba wkopywać.
Te oka... O, wow! Ale mnie to uderzyło, stary, koło mnie będąc. Ty tutaj biegasz dookoła mapy i wszystko zbierasz? Dealer, weź poczekaj na mnie! Nie chcę. Nie lubię cię nawet. Zaraz, nie dostałem damage od upadku. Okej. Okay, no, nie ma to, tutaj, nie ma. To ciekawe, to nie dobrze. Ma pima, wiesz? Ja spadłem. Nie wiem, czy też przypadkiem tego w pluginie moim nie wyłączyłem. Bardzo to możliwe. Dobrze, bo ja umarłem i teraz umrę, bo... Ale mam spawn point dziwny. Co to znaczy, że masz spawn point dziwny? Gdzie się zrespiłeś? Impreza. Jaka impreza? To jest impreza, to jest, na którą nie jesteś zaproszony. Okej, okay, to ale ja może ludzi. Powinienem wyjść tam. Ale jakich ale... ludzi, stary? No stary, jak zginiesz i dowiesz, jestem na imprezie takiej. W centrum świata. Ale gdzie jesteś, na górze? No, na górze jest impreza. Jaka impreza, o, stary? O, skrzynka i enchanty? Okej, okay, to imię jest Cintinie straszne. Dobudowuje okay. się. Słyszałem, jak tam Cyryl. Wybuchło dużo. Jaki Cyryl? Psa znalazłeś? No. O, no na razie ten świat wygląda zabij tak. Zabij tego gnojka, pokażę imprezę. Okej, okay. A nie wiem, czym ja go mam zabić, może. No zabij go, obroń. Kilofem? Nie wiem, whatever. Okej. Okej, okay, ja go tu. Ale kurczę, mnie wkurzają te małe zombiaki, nie mogę go złapać. Dobra, zaraz zginiesz za sekundę TNT. On zginie! O nie! O nie! O nie! Doknes, chodź. Dobra, przeżyłem. Idę. Ten zombiak, on ja mnie bije. Zginę zaraz, zginę na imprezę. Zabij go. Ach, nie mogę go trafić. Zabij głupi go. Szczurek. No dobra, nie żyje, patrz, powiedzmy. Patrz, impreza jest tam na dole, chodź. Widzisz tu na dole? Tam jest impreza. Okej, okay, tam są dwa creepery, nie wrzucaj mnie tam, nie wrzucaj mnie tam! Tam! No idę sam. 5 sekund, stary, a my jesteśmy odsłonięci totalnie. To jest bezpiecznie, chodź szybko, serio, serio jest bezpiecznie, mówię serio. O nie, o nie, o nie! Dobra, przeżyłem. Ale to jest serio bezpiecznie, chodź. Dobra, wbijam. A... Dopóki nie jesteśmy z nimi. Faktycznie niezła impreza, no. Siema, guys? Dołącz! Nie. Nie rób mi tego. O, tutaj stary, mamy schron swój teraz, patrz. Że nie masz jaj. Co to znaczy, że nie mam jaj? Żeby mnie walnąć. No. Ej, dobra, chodź się schowamy niżej. Chodź się schowamy niżej. Pani mnie. A, super, super. To masz, to cię los walnął. Ja może zbiorę twoje itemy, bo przynajmniej będą umie... A nie. Ej, ty masz żelazo, ale jedno. To no, się w sumie do niczego nie przyda. Mi to... Diaksy! Właśnie, bo ty diamenty miałeś gdzieś tam i co? I już je zaprzepaściłeś? Nie no, zniszczyło TNT, a to jest kolejny diament, co na powierzchni. A, no tak, no bo już w sumie tyle warstwy mapy wyparowało, że znalezienie diamentów to kwestia czasu. Ile ich tu jest? Ile ich tu jest? Wow! O mój Boże! Ich jest dużo! Dużo! O... Dużo tak, to jest dużo creeperów! Au! Okej, ja stąd wychodzę, ja tutaj nie chciałem być. Dużo ich... Dużo się dzieje. Ale czemu tam cały czas wbiegasz? To jest najciekawsze, nie? A... Wiesz co, trzeba znaleźć oka... Skrzynki! O, name tag! Trzeba znaleźć stary oka, żeby się wydostać z tej planety. O nie, o nie, o nie! O nie, stary! Teraz... Tam są Endermany, chodź! Ej, zaraz, już portal jest cały odsłonięty. Chodź, Dermendes, chodź! Dermendes! Idę, tu jest, patrz, tu jest. Ej, faktycznie Dermendes! No. Zginę! O, czekaj, wbijam, o nie, ja też zginę chyba, bo ten kościotrup, o nie! Dermendes, o. Utrzymaj się tam, Dermendes! Dobra. Jeszcze mi creeper wysadził. Dermendes! O nie! Dermendes! Wow! O mój Boże, żyje jakimś cudem. Zrespiłem się gdzieś, stary, w ogóle na boku mapy. Nie, też, wcześniej. O nie! Doknę, zabij mnie, bo ty nie obroniłeś mnie. No stary, ja cię mam obronić, jak ja nie wiem gdzie, znaczy ja wiem gdzie jestem gdzieś na ścianie, no ja ale nie wiem... Idź na górę, a potem chodź na melanż, tam jest... Tutaj, o, mam twoje itemy, o, chlebek miałeś. Jakie się mam tam do siebie dostać, dealer? To jest najciekawsze. Idź na samą górę. No tak, ale nie mam żadnych itemów, dobra. Teraz powinienem przejść... Górę, o nie, dobra, podpaliłem jest... się, ale żyję. Dobra. Trafisz, mam ja ci pomóc i ty jesteś. Dermendes. No, ja stary, na razie sobie Dormes. Radzę... Tak wznośnie bym powiedział. Ale tutaj będę gdzieś? Bezpieczny przez dłuższy czas. O, dobra, i teraz ja będę już miał... Okej. Dobre. Przepalam żelazo, żeby zrobić kill of ironowe, żeby wykopać te diamenty. Okej. Okay. Ja jestem w miejscu, jestem w tym klubie, gdzie była ta impreza. Okej, okay. Ja tam wbijam. O nie, tu jest ten! Stone!
To już wybuchło blisko mnie, więc podejrzewam, że jest szansa, że się wyko... Tego się nie spodziewałem! A co się stało? No lawa centralnie nade mną była. O tak, nie. Endermendez, zawsze się w coś kopiesz. O nie. Endermendez? To jak do mnie mówisz? No, Dermendez, to ty. Dermendez? Czemu Dermendez? Damian Dermendez. Damian Dermendez. To jest twoje imię, nie? Prawdziwe. Nie, ja wyszedłem, ale o nie, wyszedłem i nie mów, że mnie teraz TNT zabije mnie. Chodź, no nie! No nie, stary, teraz przeżycie to jest niemożliwe. Się nie da, dobra, zrespię się, jestem na górze, jest git. No, co, tam na dół? Tam na dół, gdzie byłem wcześniej. Dobra, wbijam. Się z jakimś typkiem. A... Nie ma problem. Okay. Jest tu ciemno strasznie. Patrz, tu jest jeden Ender... Jest do ciebie, chodź, Dermendez. Okej. Okay. Drzwi? Musimy znaleźć jedno Sunbrick? Żelazo. Te rzeczy są totalnie nieprzydatne. Dermendez, jedno żelazo, okej? Okay? Ale po co ci jedno żelazo? Będziemy mieć ty kill off i będziemy mogli... O, tu jest żelazo. Dobra, Dermendez, już masz farta, że masz dobrego kumpla. Okej. Okay. Jest bardzo mądry. Okej, okay, to chyba dobrze. Znaczy, fajnie, że taki skromny jest jej do tego. Wiem, dzięki. ja nie wiem, ja mogę tutaj ewentualnie... Kurczaka zasponowałem, mamy farmę. Ten kurczek ma żyć długo. Ej, właśnie, bo myśmy mieli mieć rzeczy do jedzenia i tak wyszło, nie że nie mamy w sumie... Znaczy, ja aha, mam no to ty masz, ja dobrze, ty masz. I przepalę teraz nam rybki. Wiesz o tym, że zaraz nas to dopadnie, nie? Wiesz, że mam już ironowy kill off i mogę na nas skoczyć, te TNT głupie, śmierdzące. Okej, okay, i co z tym ironowym kill offem chcesz zrobić? Jak to ma uratować naszą sytuację? Wiesz co, tu niedawno jeszcze był diament. No, był. Dobrze powiedziane. Ale ja chowam się z powrotem był. W tę dziurę, okej? Okay? No, bo już 6 sekund i znowu spadnie TNT. Zobaczmy teraz na niebo, ile tego spadnie. Uwaga. 2, 1. No, teraz już dużo. Teraz no, już dużo. Przydatnym, a nie patrzysz na TNT, jak spada. No dobra, no to jak mam ci pomóc, dealer? No nie wiem, znajdź diament, który wykopię, okej? Okay? Chcę diament wykopać. Ale... Dermendez, to będzie twój diament. Chciałem powiedzieć, że moglibyśmy zrobić portal do Netheru, chociażby uciec, ale... A skąd masz wziąć blazy? A skąd mam wziąć... Blaze rody są potrzebne do zrobienia Eye of Ender. O nie, stary, naprawdę. Okej, okay. Ja ogólnie pozbyłem się z tej mapy wody, żeby nie można było... Dobra, Dermendez, skupmy się. Się chować pod nią przed TNT i żeby diaksy, też nie blokowało Dermendez. Rozwałki. Skupmy diaksy? Się. Diaksy, gdzie są diaksy? Dermendez, wiem, że masz gdzieś diaksy. No nie, okay, stary, ja nie mam pojęcia, gdzie są diamenty. Wiem, że tutaj masz węgiel. Chodź, może wyjdziemy, może się odsłoniło trochę. Dobra, to szukaj. Ty szukaj. Cokolwiek. Ja będę pod ziemią. Nie, dobra, ja muszę teraz wracać, muszę wracać, bo o nie, dobra, wracam pod ziemię, tu jestem bezpieczny, tu nie jestem bezpieczny, dobra, nie, dealer już powoli, tutaj też nie jesteśmy bezpieczni, trzeba nie, się przynieść. Nie, był do mnie Ferrero Rocher. Wiesz co, najlepiej by było, jakbyś wziął ten piecyk, czy coś? No, już wziąłem dawno. Aha. No dobra, to jest znowu craftinga, bo co jak co, ale drewna dużo nie będziemy mieli, bo zaraz się skończy. Okej, to dobrze, że wszystko przemyślałeś. O nie. Czy tu wpadnie jakiś TNT? Nie. Damy Dermendez, jesteśmy bezpieczni, to jest nasz dom, to jest przytułek dla youtuberów, okej? Okay? Zabij tego Ej, czura. Z tej mapy, zabij stary. Szczura zabij, Doknes. Czemu mam szczura zabić? Bo jesteś szczurołapem. Aha. To jakiś komplement? Czy obelga? No tak. Nie wiem, jakby nie powiedziałeś nic. Kurde, nie głupie silverfishe. A w ogóle silverfish to co to znaczy po polsku? To jest rybik skrowy. I jest takie coś naprawdę? Tak. I co tak? I też wychodzi z kamienia? No mniej więcej z wanny na przykład. Co to znaczy z wanny? To jest taki robaczek obrzydliwy, to oglądam pod mikroskopem, nie na to w łazience w starym mieszkaniu. Jak taka glizda wygląda? To jest w miastach zwykle takie robaczki w łazienkach mieszkają, czasami niektóre w kuchni. Okej, okay, to brzmi... No, to brzmi obrzydliwie. Ja mam pomysł, co ja zrobię. Ja po prostu spróbuję sobie zrobić parasol. Okej, okay. Czy to był dobry pomysł? To był najgłupszy pomysł, jaki mogłem wymyślić. Mam półtorej serca, dobra, przeżyłem. Czy jest szczurołapem? Dziewczynie, że jest szczurołapem? Na randce. No nie, stary, ja nie wiem, kiedy ja byłem na randce i z tym mam wiedzieć, czy ja jej coś takiego mówiłem i dlaczego miałem coś takiego w ogóle mówić? No nie, to jest komplement. Enderman gdzie się zabić? A nie, jednak nie, dobra. Ja tutaj jakby... Nie wchodzę sobie w konflikty, czarny. Żyj sobie spokojnie.
nie przecinajmy swoich dróg. Okej, okay, czy tutaj spadnie... Tak, tutaj spadnie TNT, tutaj spadnie TNT, tutaj spadnie... Mhm, dobra. A więc tak naprawdę to... Chodź do okna, znam antenę. Znalazłem diaksy, chodź, znalazłem diaksy, są na górze, chodź, 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 chodź szybko, masz 16 sekund, stary. 11, chodź, chodź. No tutaj, 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 tutaj masz diaksy, tu, tu, weź... Łap go. Co ty od diaksa, okej? O nie, zablokowałeś mnie tu. O nie, uciekaj, TNT spadają. Przeżyliśmy, dobra, jest git, mamy dwa diamenty, ale po co ci te dwa diamenty? Dermedes, chodź. Ale po co ci te dwa diamenty? Chodź. O, idź niżej. Dobra, idę i co? Mam pół serca. No dobrze. Nic do jedzenia. Masz coś do jedzenia? No mam. To dawaj. Jeżeli to wszystko, co masz do jedzenia, no to dzięki bardzo. Okej. Okay. Nie, mam więcej. Okej, okay, to dobrze, że masz więcej. Przyda się na pewno. Wszystko wybucha. Ja bym zobaczył, ale nie w ogóle, czemu nas zamurowałeś? Jaki to ma sens? Przecież chciałbym, żebyśmy razem spędzili chwilę choćby w tej grze. Czy było zimno, bo... Starczy, to dlatego mnie zaciągnąłeś jakieś nory pod ziemią i zamurowałeś? Okej. Okay. To co najmniej dziwne. Dealer, możesz przestać mnie zabijać? Zobaczmy, jak tutaj na zewnątrz mapa wygląda. No, wygląda w sumie jak wygląda, czyli wszystko jest zniszczone. O nie, bo przecież, o nie, o nie, o nie, teraz już mi się nie uda schować, teraz już mi się nie... Przeżyję to? Przeżyłem to, przeżyłem to, przeżyłem to, dobra. Ja przeżyłem. Więc, wiecie co, jeżeli chodzi o granie w Minecrafta w momencie, kiedy co chwilę spada na was TNT... Więcej, zróbcie tę serię, youtuberzy. To pomysł spoko, ale no nie za bardzo można, można przetrwać tak zawsze, bo jeżeli weźmiemy pod uwagę, że ta mapa była w sumie dwa razy wyższa, to łatwo można dojść do wniosku, że nie jest możliwe przeżycie tak w nieskończoność. Więc to chyba jedyny morał płynący z tego filmu. Mam nadzieję, że się przynajmniej fajnie bawiliście, a jak tak, to zostawcie łapkę w górę. I subskrybujcie kanał. Film codziennie o 15. No, nie bawcie się i siema. I cześć.